Masz ten? Który masz też ten? Przecież tutaj miało być. Jest nie w tym miejscu postawiona ściana. Była żadna pani z planami, pokazywała plany, jak mają być ściana. Mówiłem, ja że nie pokazywała miesiąc temu, przecież my daliśmy nowe plany. My tylko rozmawialiśmy o tym, że tu miała być ściana i zresztą w ogóle nie wiem, dlaczego my jest tu. Co chwilę gdzie indziej. Jak się nie podoba, to nie musimy tu robić. No nie, no bo jak już jest. No to teraz już nie robi, to wiadomo, teraz najlepiej sobie wyjść. Ale ja mam innej roboty, ja nie muszę tu robić. Ja sobie na siłę nie trzymam. Zostaw to, nie kręcę go. Proszę mi zapłacić za to, że jest zrobione. Że ja na pana miejsce nikogo nie znajdę? Jak ktoś mi ma przyjść i spieprzyć połowę jeszcze dalej lokalu, to co? Proszę bardzo. Bo za chwilę się okaże, że ja miejsce budziku będę miała na miejscu magazynu. Następny też sobie pójdzie, jak pani będzie mu tak... No to jak on się nie podoba, to tam są drzwi, do widzenia. Trzeba trzymać się planu, a nie tak jak ja. Ale za co ma panu zapłacić? Za spierdzieloną robotę? Za to, co teraz musi ktoś przyjść i poprawić za pana? Czas. Profile kosztowały, wszystko kosztowały, na które dostaliście pieniądze. No to też jest płatny, tak? Za demontę? Nie, za co? A za zniszczoną podłogę, to ja panu pozwolę. Zaraz zobaczycie. Za demontaż, pan zobaczy. Proszę odłożyć tą giertarkę. Weź nie kręć tego, bo zaraz to będzie do ściągania. Bo ja nie teraz chcę, bo za chwilę to będzie wszystko stwierdzone. Dogadamy jakoś jest swoje. Nie, to już nie jest. Macie robić, to faktycznie. Bo ja nie mam zamiaru, bo jeżeli wy chcecie jeszcze ze mną dyskutować... 3-4 dni miały stać ściany. Poza tym miała być ta ekipa remontowa, a nie we dwójkę przyszliście. Pan miał czas na p***ące, no to teraz widać tą robotę. Jeszcze po narzędzia muszę wrócić. A co jest w ogóle za narzędzie chcą zabrać? Jakie mają narzędzia? To są wasze całe narzędzia, tak? Oczywiście. Do 10 osób co tu miało być, tak? Nie wiem, kto to mówi. No to tak ze ścianą, to co, no też trzeba być uczciwym, rozmawiając z kimś. Bo albo za coś się, jak wiecie, że nie dacie rady, a się zabieracie za coś, to było mówione, że ma być pach, ekstra zapłacone i szybko zrobione, a wy się k***, że wiecie z tym, że nie wiem.